Mamy 4 minuty, żeby przewrócić uposzkodowanego krążenie i dopiero wtedy czujesz tu odpowiedzialność. Tutaj musisz mieć świeży umysł. To był ten początek. Moja mama pracowała w laboratorium w tym szpitalu. Jako małe dziecko przychodziłem do niej na dyżury, oglądałem przez mikroskop różne rzeczy. Pomaganie ludziom, praca lekarza jest znacznie ważniejsza niż praca z liczbami związana z matematyką czy nawet z techniką. I remember when I was a kid, I was interested in science. And I looking through a big leaf at the sun, and I saw this layout of pores through which the trees got their nutrients. It was as if a childhood discovery. Bez pacjenta, bez człowieka, bez osoby, która ma jakiś problem, nie wiedziałabym, po co siedzę z tymi komórkami. To jest niesamowite, kiedy odwiedza się w szpital i widzi się, te rzeczy, nad którymi pracowaliśmy kilka lat temu, są powoli wdrażane. My parents were worried. Nurses, shots, always someone was at our house. I wasn't sure what was going on. I just knew that something wasn't right. And I remember that I loved playing with my aunt, even though she was getting weaker. My aunt died of cancer. After years, my decision was simple. I wanted to be a doctor. Pracujemy z komórkami rakowymi. Staramy się znaleźć ten mały punkt, który wreszcie będzie przełomem i pozwoli leczyć skuteczniej, leczyć lepiej, leczyć bezpieczniej. Wszystko zależało z jednej strony od szczęścia, że spotkałem takich ludzi. Potem miałem okazję pojechania do Stanów i tam to było moje też marzenie, żeby wyleczyć cukrzycę. No ta inspiracja spowodowała, że mogłem tutaj to tworzyć. I też jestem dumny, że w ostatnich latach udało nam się doprowadzić do tego, że na wydziale lekarskim nasi absolwenci najlepiej zdają lekarski egzamin końcowy. It's also very cool that this university is in a palace, a very historical place. The entire medical campus is placed very closely to each other, so it's very simple to just get around by bike. To tak naprawdę taki pierwszy krok, żeby ruszyć dalej i realizować swoje marzenia z dzieciństwa.